Proszę Państwa, tylko jedna z tych drużyn otrzyma szansę gry o trofeum UEFA Champions League. Już niedługo transmisja. Pozostańcie z nami. Dobry wieczór Państwu! Witamy na dzisiejszym meczu. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego gwizdka. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Przed nami dziś pierwsza odsłona półfinałowej batalii o prawo do walki o trofeum. Manchester City, drużyna popularnych obywateli, zmierzy się z CSKA Moskwa. Przed pierwszym starciem półfinałowym wydawałoby się, że faworyt jest tylko jeden. Przynajmniej na papierze drużyna gospodarzy. Przemawia za nimi wiele argumentów, zatem zdrowy rozsądek faktycznie sugeruje, że to właśnie oni znajdą się w finale. Pamiętajmy jednak, że w piłce nożnej równie mocno liczy się serducho. A to właśnie serce podpowiada mi, że niespodzianka w tym starciu też jest możliwa. Brawo, brawo, brawo! Manchester City melduje się w półfinale UEFA Champions League. To dla nich wielka chwila, Jacku. To prawda, Darku. Sam awans do półfinału tych elitarnych rozgrywek jest wielkim sukcesem, choć jestem przekonany, że się nim nie zadowolą. Właściciele od lat inwestują w najlepszych piłkarzy i trenerów na świecie z myślą o jednym – triumfie w Lidze Mistrzów. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Bramki strzec będzie Ederson. W obronie Ruben Dias wystąpi wspólnie z Laportem. Kevin De Bruyne oraz Rodrigo Hernandez zagrają w środku. W ofensywie zobaczymy zaś Sergio Aguero. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. Trener gospodarzy lubi zachęcać swoich podopiecznych do wysokiego pressingu, do agresywnej obrony już na połowie rywala. Czy i dzisiaj zobaczymy takie próby? Jest zawodnik na czystej pozycji. Jest! 1-0! Robią pierwszy mały krok w stronę finału, ale przed nimi jeszcze długa droga. Tak czy owak, teraz mecz powinien nabrać rumieńców. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. Nie kryje swojego niezadowolenia tą bramką Guardiola. Wykrzykuje instrukcje i korekty, żeby szybko odrobić stratę. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Phil Foden osłania piłkę. Świetnie mu idzie. Zinchenko. Atak Manchesteru City. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Mamy aut. Coś może się z tego rozwinąć. Brawo, ładnie odebrał. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Do kolegów w polu karnym. Zinchenko. Phil Foden.
Bernardo Silva przy piłce. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło, by to wykorzystać. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Oba zespoły zagrały już dużo spotkań. Ciężko pracowały na to, by znaleźć się w dzisiejszym półfinale. Niestety okrutny los sprawił, że jedna z tych drużyn odpadnie. Która? Tego nie dowiemy się po dzisiejszym meczu. Trzeba będzie poczekać na spotkanie rewanżowe. Out! Za chwilę rozpoczną od rzutu. No, odmierzył to idealnie. Ładnie posłał prostopadle do przodu. No, może teraz. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. No a potem stadiony świata. Co za wykończenie z voleja. Co za strzał. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trenerowi już chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Georgij Szennikow. Aguero. Mahrez. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Walker. Piłkę ma teraz De Bruyne. Riyad Mahrez. Dobrze przesuwa się z piłką. De Bruyne. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Ma szansę na dośrodkowanie. Sergio Aguero. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. A jednak górą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji. Ręce same składają się do oklasków. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Pierwszy mecz półfinału rozpoczął się wspaniale. Wyśmienita pierwsza połowa. Rzeczywiście rewelacja. Na pewno pomogła w tym słaba dyspozycja bramkarza rywali, którą formacja napadu wykorzystała w 100%.
Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Zagojew. Oddali piłkę. Rozrzucenie do boku. Ładna akcja skrzydłem. Jest teraz szansa na dośrodkowanie. Aguero. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Kapitalnie Ederson wychodzi zwycięsko z sytuacji sam na sam. Szykuje nam się zmiana. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Odważna teraz próba strzału z dystansu. Ależ uderzenie, naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu, już nie raz o tym przekonywał. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Zinchenko. Bernardo Silva. Bernardo Silva nie utrzymał się przy piłce. Mario Fernandez. Teraz Citizens przy piłce. Sergio Aguero. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Bernardo Silva, Zinchenko, przy piłce Kun Aguero, Rodrigo, Sergio Aguero, przy piłce Rodri. Sędzia stosuje przywilej korzyści, Citizens dalej atakują. Aguero prowadzi piłkę pod pole karne. Celnie wycofują piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Nie ma gola. I przed nami rzut rożny. Trener decyduje się na zmianę. Dośrodkowanie z rożnego. Z tej akcji już nic nie będzie. Kevin De Bruyne. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Podłączają się inni zawodnicy.
Lekki sygnalizowany strzał z daleka nie sprawił kłopotów bramkarzowi. Jest okazja! Blokuje ten strzał, mogło być groźnie. Dobry pressing, odebrał piłkę. Świetnie wyczuwa obrońca zagrania rywala, kolejny raz znakomicie zablokował. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Ależ wspaniale teraz! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć, naprawdę niewiele brakowało. Zaraz będzie zmiana. Laporte naciskany groźnie. Piłka dograna na bliższy słupek. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Sędzia kończy gwizdkiem to spotkanie. Zwycięstwo odnoszą goście w dwumeczu, to oni mają przewagę i będą jej bronić w rewanżu u siebie. Dzisiejszych gospodarzy czeka wówczas naprawdę trudne zadanie. No Darku, wydaje się, że rewanż to właściwie formalność. Pewnie zresztą już widzą się w finale, ale w futbolu gra się do końca i muszą o tym pamiętać przed drugim meczem. Jeśli nie zachowają koncentracji, wszystko się może zdarzyć, ale to już przede wszystkim rola trenera.